Cześć! Dziś zmodernizuję swój serwer monitoringu oparty o ZoneMindera. W tym serwerze jest stary dysk twardy, klasyczny, talerzowy i on zaczął niedawno sypać błędami smart i zaczął działać dużo wolniej. W związku z tym muszę go wymienić na nowy. Plus do tego zamontuję w nim też dysk SSD, dlatego że tutaj było do tej pory tak, że dysk twardy to był ten sam dysk, na którym były zapisywane nagrania i był też system operacyjny. Ja tutaj w tej chwili wstawię dysk SSD na system operacyjny i na pozostałe jakieś usługi, które tutaj działają, bo mam też tutaj oprócz ZoneMindera mam LibreNMS-a postawionego, mam też pomiar temperatury zrobiony przez RS232 po OneWire. Jeszcze mam też parę innych rzeczy, do których go wykorzystuję czasem, jak jest taka potrzeba. W związku z tym dysk SSD znacząco mi przyspieszy jego działanie. A zwykły dysk twardy, no, tak jak wspomniałem, muszę wymienić, dlatego że ten stary już się zużył i najzwyczajniej w świecie trzeba włożyć nowy dysk. Sama wymiana dysku to jest kwestia dość prosta, no bo wystarczy wyjąć stary, włożyć nowy. Natomiast oczywiście nie spowoduje to, że ten komputer Wam będzie działał. Wręcz przestanie działać, tak jak do tej pory działał. No tutaj jest kwestia tego typu, że wcześniej ja sobie przygotowałem wszystko. Czyli wziąłem starą płytę główną, taką małą, która kiedyś była w moim Media Center. Podpiąłem do niej dysk SSD, zainstalowałem sobie wcześniej Linuxa. Tutaj jest konkretnie Ubuntu, w tej chwili to jest ta wersja 20.04, najnowsza, jaka jest ta z długotrwałym wsparciem. Więc ja tutaj już na tym dysku SSD mam zainstalowanego Linuxa. Mam już go skonfigurowanego nawet wstępnie, w sensie już wszystkie ZoneMindery poinstalowane, LibreNMS zainstalowane, nawet dodałem wszystkie kamery do ZoneMindera, także wszystko powinno mi wstać. Jedyne, co będę musiał skonfigurować jeszcze, to ten dysk tutaj zwykły, twardy. Dysk SSD, jaki zamontuję, to jest Kingston 480 GB. Przyzwoity dysk. Dysk twardy, który zamontuję, to jest WD Blue, Western Digital Blue. To są dyski typowo serwerowe do serwerów monitoringu. To jest 4-terabajtowy model. Przy moim zużyciu ten dysk w zupełności wystarczy na ponad miesiąc nagrań z kamer. Także wystarczający, trochę większy od tego, co miałem, bo chyba miałem tu 3 albo 2-terabajtowy, już nie pamiętam nawet, zaraz zobaczymy, jak wyjmę. Żeby wymienić ten dysk talerzowy, to nie muszę nawet rozbierać całości, dlatego że tutaj mam kieszenie na dysk zrobione. Mogę sobie to otworzyć, wyjąć ten stary dysk. No tu miałem 2-terabajtowy model, ten poprzedni, jak się okazuje. A on już niestety dokonał żywota. Znaczy w sensie jeszcze działa, ale ma bardzo niskie prędkości. Jestem ciekaw, czy gdzieś data produkcji jest. Bo jestem ciekaw, ile on chodził, ale przypuszczam, co najmniej 2016, tak jak kojarzę, bo nie, trochę później. 27 lipca 2017, czyli nowszy niż myślałem, bo myślałem, że 2016. No dość krótko, na gwarancji już niestety nie jest, więc nic z nim nie zrobię. Działać działa, ale zbyt wolno. No i tutaj mogę już włożyć od razu ten dysk, ale żeby zamontować dysk SSD, no to muszę jeszcze i tak rozmontować obudowę, zamontować go w środku, dlatego że on tam na stałe będzie, nie planuję go do kieszeni jakieś montować. Także zaraz Wam to też pokażę w przyspieszonym tempie, jak zrobię, bo to akurat jest nic trudnego. Wewnątrz tego serwera mam Intela i7 czwartej generacji, także nie najnowszy sprzęt, ale wystarczający do tych celów. Są tutaj 32 GB RAM-u, jak widać w kościach od różnych producentów, bo wyglądają całkiem inaczej. Zasilacz jest niewielki, tylko 350 W Corsera, ze względu na to, że tu jest tylko procesor, płyta główna, dyski twarde. Serwer nie jest wyposażony w żadną dedykowaną kartę graficzną. Z płyty głównej mam wyprowadzony tutaj RS232, którego używam do magistrali OneWire, gdzie są podpięte czujniki temperatury. Tutaj jeszcze jest USB 3.0 wyprowadzone na tylny śledź. Wyprowadzone są jeszcze dwa dodatkowe porty USB 2.0, z tego względu, że ja tego sprzętu używam też do streamingu telewizji DVB-T. Będę musiał zresztą niedługo zrobić modernizację do DVB-T2, dlatego że już wchodzi ten nowy standard. No i tutaj są tunery telewizyjne wpięte, ich chyba jest 5 czy 6 sztuk tutaj u mnie. Ja też będę musiał powymieniać, ale to już później na inny film materiał będzie. Tutaj z przodu są zamontowane dwie kieszenie na dysk, po jednej z każdej strony, przy czym wykorzystuję tylko jedną tutaj, tą, gdzie teraz wymieniłem ten dysk. Tutaj z nią był też taki problem, że to zaczęło się całe uginać. Wynika to z tego, że tutaj zaczęły pękać takie gumowe podkładki zintegrowane z miejscem na wkręcenie śruby, no ze starości najzwyczajniej w świecie, dlatego że ta obudowa już swoje lata ma. Ja nawet nie wiem, ile lat ona ma, bo ja ją kupiłem używaną. I tutaj już widać, że po prostu jest kłopot z tym, że to popękało. To było przykręcone tylko na trzech śrubach, dlatego że tu jest jakiś nietypowy rozmiar śrub. To nie są zwykłe śruby takie stosowane w komputerach.
W związku z tym nie brakowało mi po prostu tych śrub. Tutaj dołożyłem tą śrubę, bo jej nie było. Przełożyłem stąd, dlatego że i tak tutaj nie ma dysku w tej chwili. Nie zanosi się, żeby był. Zresztą to jest dużo bardziej stabilne. Muszę coś pomyśleć, jak to wymienić, co tu zrobić, albo jakoś na sztywno nawet to zamontować, dlatego że no, pomysł fajny z tymi podkładkami tłumiącymi drgania, dlatego że wtedy dyski powinny dłużej, lepiej pracować. Natomiast tu wręcz było odwrotnie, dlatego że on latał tutaj cały i to mogło wręcz negatywnie wpłynąć na jego trwałość, czego nie zauważyłem i być może dlatego tak szybko padł mi ten dysk twardy. Bo zazwyczaj się z nie spotkałem, żeby te WD zwłaszcza tak krótko działały. Albo po prostu miałem pecha i trafiłem na jakiś gorszy model, czyli dysk już ten twardy mam zmieniony, ten HDD. Ten talerzowy, natomiast muszę jeszcze gdzieś zamontować sobie ten dysk SSD. I tutaj niestety nie ma przewidzianego specjalnego żadnego mocowania w tej obudowie na dysk SSD. Ja najprawdopodobniej gdzieś opaskami zaciskowymi go przymocuję tak, żeby nie latał i po prostu podepnę do płyty głównej. Tutaj wielkiej kombinacji z tym nie będzie. Dam jakiś dobry kabel, który ma zatrzaski, żeby się nie wysuwał. Tutaj jest dużo gniazd SATA w tym zasilaczu, więc nie powinno być problemu z podpięciem tego, także zaraz to zrobię. Tutaj z zamocowaniem tego dysku SSD by było trochę zbyt dużo zabawy, dlatego wrzuciłem go luzem. Ciężko jest tutaj znaleźć jakieś miejsce, gdzie można by go przytwierdzić. Zresztą dyskowi SSD to nie robi żadnej różnicy, czy go rzucicie gdzieś tak luzem, byleby tylko zwarcia jakiegoś przypadkiem nie zrobił, a tutaj nie ma takiej szansy w ogóle. Za to dysk oczywiście twardy trzeba, ten HDD talerzowy trzeba zamocować solidnie, tak żeby on był stabilny podczas swojej pracy. Przyniosłem monitor, podpiąłem go do serwera, sam serwer podpiąłem do prądu też. I do LAN-u. No i teraz całość będę musiał uruchomić, żeby po pierwsze skonfigurować w BIOSie start z dysku SSD, a po drugie będę musiał sprawdzić oczywiście, czy wszystko działa. Ten komputer jest tak ustawiony, że jak tylko dostanie zasilanie, no to automatycznie sam się włącza. No i dobra, jesteśmy w BIOSie. No tak, żeby normalnie używać tego BIOSu, trzeba tu podpiąć mysz. Porąbany pomysł. Teraz tylko trzeba odpowiednio tutaj sobie wszystko ustawić. Chciałbym tylko jeszcze wiedzieć gdzie, ale no tutaj zaraz ogarnę. Jak widać Ubuntu wstaje. No i tutaj mogę się zalogować i sprawdzić już, czy wszystko działa. Natomiast tutaj nie powinno być już większych problemów z tym. Zaraz sprawdzimy sobie. Może być jedynie z LAN-em problem. Dlatego, że on może karty sieciowej nie widzieć. Tak, to może być kłopot. Że zaloguję się i sprawdzę. No tak, ping nie idzie, dlatego, że tu jest właśnie problem z tego typu, że on karty LAN nie widzi. Nic dziwnego, częsta rzecz w Linuxie, jeżeli chodzi o wymianę sprzętu, najczęstszy problem, który się pojawia. A więc tutaj trzeba to oczywiście odpowiednio sobie skonfigurować wszystko. Ja na szczęście dużo rzeczy wcześniej poinstalowałem, łatwiej po prostu teraz będzie. Po dość długich bojach sukces, udało mi się wreszcie doprowadzić do działania kartę sieciową. W sumie sprawa była dość dziwna dla mnie, dlatego że konfiguracja była dobra. Jakby interfejs się nie chciał włączyć, dopiero po doinstalowaniu paczki if up, down, wtedy ten interfejs się włączył. Może faktycznie była potrzebna, żeby po prostu włączyć ten interfejs. Głupia trochę sytuacja, ale no teraz działa wszystko. Podejrzewam, że pozostałe usługi też będą już działać. Zaraz to sprawdzę. Natomiast no troszkę się z tym namęczyłem, troszkę dłużej niż planowałem. Zoneminder mi działa. Nie pokażę wam tego niestety, dlatego że no tutaj bym wtedy ujawnił za dużo informacji, gdzie są kamery i tak dalej, także nie mogę wam tego pokazać. Może tutaj kawałek tylko, tak, że tutaj mam Zoneminder odpalonego na górze. Jeżeli coś tam będzie nie tak, to najwyżej ocenzuruję. Także jest, działa. Wszystko fajnie. Więc zostało mi tylko zamontować obudowę i włożyć serwer do szafy rakowej. Jak widać, serwer już został zamontowany na swoje docelowe miejsce. Sprawdzałem, wszystko działa po założeniu go tutaj, także
Operacja się udała, pacjent nie zmarł. Po bojach dość dużych z kartą sieciową i kombinacjami, jak to odpalić, udało się. No i teraz jedyne, co mi zostało, to pokonfigurować jakieś dodatkowe rzeczy już przy komputerze w domu, bo mam do niego dostęp zdalny. Przestawić monitoring, żeby się zapisywał na dysku, tym twardym, a nie na dysku SSD. Dlatego, że w tej chwili no tu widać, że w ogóle się ta lampka nawet nie świeci. Najprawdopodobniej ten dysk w ogóle będę musiał jakoś zainicjować. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście z tego filmu. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie lajka, subskrybujcie. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.